Moi kochani, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Rozpoczynamy dzisiaj pakowanie i to będzie chyba tylko takie pogadanka, spakowanka, tak nazwę tego vloga może nawet, jak mi się nic innego nie uroi. Zastanawiam się właśnie, co tu zabrać. Czy zabrać walizkę i tą family bag? I tak ku temu jestem najbardziej skłonna. Czy zabrać taką torbę, właśnie tą skórzaną, którą miałam z Trend Him kiedyś we współpracy, bo ona jest świetna, ale jest też duża, więc muszę wybrać albo walizkę, albo torbę. Ale żeby zabrać, wiecie, jeszcze Maksia wszystkie graty na basen, to jeszcze jest kolejna zagwozdka. Co tu jeszcze wziąć taką na basen? I nie zastanawiam się, taką torbą, która tu leży z Nike, taką ala siłownia sportowa torba. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem też, co zabrać ze sobą tak naprawdę do ubrania. Myślę, że zabiorę takie po prostu cienkie, a długie rękawki również, bo nie wiadomo tak naprawdę w Polsce, jak się ubrać na wakacje. Może nic takiego grubego, ale tak na przykład ta bluza, którą Wam kiedyś pokazywałam na live, jest cienka, a już ma, wiecie, długi rękaw. Myślę, że ją zabiorę. No i te wszystkie rzeczy na basen popakować. No troszeczkę przede mną jest główkowania, ale tak jak powiedziałam, w Polsce na wakacje wybieramy się z nadwyżką rzeczy, ze względu na to, że nie mamy pojęcia tak naprawdę, nie możemy być pewni pogody i tego, co nas zostanie. Także trzeba wziąć wszystko. Powiem Wam, że już pomijając pakowanie, jestem tutaj w naszym biurze. O! I pokazałam Wam już coś tutaj, co jest zapowiedzią naszej kolekcji nowej. Pokażę Wam. Cyk, 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 żeby za dużo nie pokazywać. Ta-dam! Będziemy mieć takie przepiękne sweterki. I już mogę Wam pokazać, bo tak naprawdę powinny one wejść na stronę po połowie sierpnia. Coś tak pięknego udało nam się znaleźć dla naszych kochanych klientów. Zobaczcie, jakie to jest cudo i jaki przepiękny kolor. Mamy ten model sweterka w 5 kolorach, więc jest w czym wybierać. No, ja jestem zakochana i one są naprawdę prze milusie, mięciusie, bardzo fajne i w rozsądnej cenie. No, coś za coś. Są to sweterki akrylowe, ale naprawdę mięciusie i niegryzące, bardzo przyjemne, ale co za tym idzie, też będą w dobrej cenie. Udało nam się znaleźć właśnie coś fajnego w przyzwoitej, rozsądnej cenie, także to musiałam Wam pokazać. Chciałam Wam pokazać taką zapowiedź nowej kolekcji na jesień. To sobie zasłaniam, bo tutaj mam dosyć ciemno. Idę na dół, bo Max się tam chyba w toalecie potrzebuje pomocy, więc włączę się do Was za chwileczkę. Halo, gdzie Pan jest? Tu Pan się skrył. Gdzie byłeś? Dole. Na dole w sypialni byłeś, schowałeś się? Tak. Tak? A co Ty masz na koszulce? Mario. Pokaż wszystkim. Czy Wy znacie Mario? Mario. Mario. A Mario to jest co? Film, bajka, gra? Mario skacze, tak, to jest gra. Bo ja mam tak chodzę i tak myślę, co tu zabrać. Naprawdę mam porządną zagwozdkę, te spodnie długie, krótkie, no nie wiem, cholercia, nie wiem. Muszę wszystkiego nabrać. Znowu nabiorę jak ten cykan, nie obrażając nikogo. Może takie bluzy. Może takie bluzy, może trzeba wszystko zabrać, masz rację. Pełno tobołów, bo my chyba tak mamy, kobiety, nie tylko matki, ale ogólnie kobiety, że zawsze zabieramy too much. Ja tutaj w lustrze Was witam. Powiem Wam, że moje włosy po farbowaniu wyszły naprawdę ideolo tą farbą. Super się ścierała, to znaczy ze skóry. Bardzo łatwo, bardzo fajnie, nie było żadnego problemu. Mało było tego takiego brudu wiecie, w czym? W brudziku, że nieraz tak jest, że jak się farbuje włosy, to jest mnóstwo sypu z tej farby, a tutaj naprawdę było całkiem w porządku, więc mogę Wam ją polecić również. Nic nie spędziało, nic nie szczypało, przynajmniej mnie, także w porządeczku. Ta farba to była z marki Schwarzkopf, coś takiego, więc mogę ją Wam
polecić. Dawno was nie zebrałam tutaj do mojej sypialni, nie pokazywałam, co tutaj słychać ciekawego. No, nic takiego nowego, chociaż nie wiem, czy wy w ogóle to ustawienie widzieliście. Z racji przeprowadzki do tego właśnie pokoju z fioletowymi ścianami, fioletowy pokój, tego naszego biura, musieliśmy trochę rzeczy stamtąd zabrać. Na przykład to biurko, na którym stoi telewizor, konsola nasza, więc teraz tak powstało tutaj taka ścianka mebli, tutaj bardzo, bardzo kultowa, przepiękna, w kolorze żółtym klapka na muchy. Też musi się oczywiście znaleźć. No i tak, te firanki z czego? Z Sinsaya. Bardzo fajnie się sprawdzają. Mogę wam serdecznie je polecić po jakimś takim dłuższym czasie użytkowania. Są po prostu świetne. Więc jak znajdę jeszcze, to wam podlinkuję. O, widzę, że bateria mi pada. Bardzo niedobrze. Także biorę na dół wszystko, czyli moje dziecko, aparat. Baterię podłączam do ładowania. I myślę, że w takim razie nie będę was zanudzać pakowaniem, a odezwę się do was jutro i z jutrzejszymi zakupami. Może coś kupię, właśnie tak jak te pudełka, które wam mówiłam w ostatnim vlogu, że będę potrzebować do ogarnięcia szafki, więc jak coś kupię, coś już będzie się działo, to wam po prostu jeszcze pokażę w tym vlogu wtorkowym. A póki co do roboty i koniec tego pitolenia, co nie? Pomagasz mamie się spakować? Tak? Czy nie? Tak? A lubisz się pakować? Gorzej się rozpakowywać, matka to robi. No niestety, ktoś musi. Dobra kochani, do usłyszenia dla was za chwilkę. Witajcie kochani w ostatniej chwili, witajcie w ostatniej części tego vloga. Miałam wam pokazać to, co kupię w Pepco, miały być super zakupy pudełek i organizacja w szafce, bla, bla, bla. Żadnych fajnych pudełek, słuchajcie, nie było. To znaczy, jak były, to były albo za duże, albo za małe, więc kochanka. Ale byliśmy tak na obiedzie, wiecie, trochę się tak było dmuszczać na zakupach i kupiliśmy w ogóle słodycze. Też na te wakacje chyba nasze tak trochę, ale też dla dzieci porozdziela się. I chcę wam pokazać szybciutko, co kupiłam w ogóle z KFC. Zamawialiśmy Maxowi frytki i z kuponu skorzystałam, kupując te oryginalne KFC-owe lejsy. I powiem wam, że one są naprawdę zajebiste. Jacek też mówi, że zajebiste są. Naprawdę. Chyba jedne z lepszych, nie? Lejsów jakie? Ale no zielona cebulka czy papryka, to takie wiesz. Te wszystkie wymyślone smaki zawsze były dosyć kiepskie, a te są zajebiste. Jak macie możliwość, to jest taki kupon na kurponach, bo tak się nazywają. Śmiesznie, aż Zeta zrobiłam z tego wszystkiego. I tam jest właśnie trzy paczki tych lejsów za 9,99. Także bardzo się opłaca, bo wiadomo, że lejsy są drogimi chipsami. Dobra, a teraz przejdźmy do rzeczy. W Deals? Deals to było. W Deals Jacek sobie kupił takie dwie kawki. Mokate Gold Premium. To jest iced coffee, taka mrożona, karmelowa i moka. Jak to się robi? To jest... Zobaczmy. Zobaczmy, jak to w ogóle jest. Czy to jest w saszetkach, czy jak? Bo to jest, że napisane, że jest 8... aha, to tak, to są takie saszeteczki, 8 sztuk i to się zalewa mlekiem, jak mój mąż mówi. Więc słuchajcie, 16 kawek za 10 zł wychodzi, jeżeli kupi się dwie paczki. Bo tak to jedna była za 6, a dwie po 5, nie? Mhm. Tak było. Była jeszcze biała moka, ale Jacek chciał tą zwykłą. Nie biała moka, tylko po prostu z białą czekoladą. Flat white. Jakoś tak. Taki, bo zaraz pokażę i potem spróbujesz. Więc te kawki już mogę odstawić. W ogóle kupiliśmy takie batoniki. No. Penguin. I słuchajcie, one są takie malutkie. Tu jest ich 8. One kosztowały chyba 7 albo 5 zł, nie pamiętam. I naprawdę są bardzo dobre. Ta czekolada nie jest taka dziadowska. Nie trzęś, idź. Ta czekolada nie jest taka dziadowska. Nie jest jakaś taka
wiecie, czekoladopodobna miazga. Całe są mocno czekoladowe, naprawdę są dobre. Dla dzieciaków idealna wielkość, zobaczcie, taki malutki batonik. Naprawdę fajny. Maksiu, idź za tą teraz, a później na koniec pokażesz wszystkim swoje Mario, dobra? Zaraz skończę, to pokażesz. I jeszcze jedno ciasteczko, takie Milky Way biscuit. Nie mam pojęcia, jak one smakują, ale muszą być dobre jak Milky Way. No i pewnie są podobne, na zasadzie takie podobne jak Milka też ma takie ciasteczka, że są jasne z jednej strony, a z drugiej oblane w czekoladzie, więc też na pewno będą dobre. Idź do łazienki szybko. I coś takiego, czyli coś, co Jacek... czego Jacek... Przepraszam, zostawiłam zaświecone. No, zamknij sobie ze sobą. Nie, zaświeć, zamknij ze sobą drzwi i tam zrób, co masz zrobić. Czekolada mleczna z ryżem ekspandowanym i chrupkami ryżowo-pszennymi. Możesz. Jacek tego nie lubi, ale ja myślę, że to będzie naprawdę całkiem smaczne. Chyba kosztowało 6 zł. I takie jakieś mega kwaśne żelki za 3 zł. Nie mam pojęcia. Też jak smakują. I ostatnią rzeczą z Dilza, bo tam, jak wiecie czy nie wiecie, jest dużo rzeczy takich, wiecie, sprowadzanych, o to mi chodzi. Sprowadzanych skądś tam, z Niemiec, z zagranicy ogólnie. Na przykład mamy zupę instant z makaronem typu noodle o smaku kurczaka. Oczywiście jest mnóstwo E, to jest totalny shit, ale zobaczcie, jak wyglądają. Tak wyglądają zagramanicznie, nie? Olej palmowy zaraz na... Świetnie, że sam zdjąłeś bluzę. Super. Silne się zrobiłaś. I w Action Jacek zdecydowaliśmy, że weźmiemy coś takiego. Głównie on zobaczył, że to jest jakiś tam Japanese style peanut crackers. No to właśnie wzięliśmy za chyba 6 zł to. Zobaczymy, co to jest. Także zobaczcie, ile słodyczy. I jeszcze stoicie na popcornie, na takim pudełku popcornu za... Ile on kosztował, Jacek? 12 zł. Za 12 zł był karmelowy, i który my kupiliśmy, i był zwykły salony. Dobrze, kochani, to chyba wszystko. Tam, co widzicie z tyłu, coś tam leży na stole, to są ubranka dla najnowszych sztuk naszych najnowszych dzieci. Jednego maluśkiego i drugiego jeszcze nienarodzonego, ale już kompletuję również paczkę. Ja tak zawsze lubię dla dzieci moich bliskich, najbliższych, coś już tam zbierać przez dłuższy czas, żeby później dać wielką pakę, jak się widzimy. Więc tam już kolejne elementy. Pokazałam Wam wszystko, zaraz może wezmę ten statek na koniec i pokażę Wam po prostu jeszcze ten popcorn, bo to jest fajna opcja, to pudełeczko można, to wiadereczko można później wykorzystać jeszcze ponownie do kolejnego popcornu, bo to jest takie plastikowe pudełeczko z przykrywką, dosyć duże, nawet nie wiem, ile tutaj tego jest, tego popcornu, nie chcę Wam je ruszać za mocno, natomiast coś takiego ciekawego, cena na pewno mniej niż za popcorn w kinie, tak mi się wydaje, chociaż no tak, bo tutaj tego w zasadzie jest całkiem sporo, więc myślę, że wychodzi tutaj lepiej cenowo, ale ciekawe jak jakościowo. Wygląda ładnie, są takie naprawdę duże kule popcornu, nie taki jak czasami się zrobi, wiecie, w domu, i on jest taki, wiecie jaki, w mikrofali. Ten jest taki naprawdę mocno okrągły, takie kuleczki wręcz, aż takie za ładne. Nie wiem, jak to smakuje, ciekawa jestem. Chociaż ja jestem absolutnie team maślany popcorn. Solony, ale karmelowy to jest w ogóle nie mój gust, tylko gust mojego męża. Naprawdę, dla mnie te chipsy to jest jakiś hit. To jest naprawdę jakiś hit. No są naprawdę bardzo dobre. Mają być smaka właśnie, po smaku tego kurczola. Są naprawdę bardzo ciekawe. Słuchajcie, to może zakończymy, zanim Maksio wróci. Będzie znowu coś tutaj świrował. Miałam pokazać Mario, ale to po prostu takie cukiereczki z Action. A ja Wam pokażę ten oto duży popcorn. Słuchajcie, takie wiadro popcornu. O, karmelkowego. Tak jak mówię, były jeszcze inne smaki. I tym widokiem... Jestem ciemność. I tym widokiem, że tak powiem,
teraz krzywo, cały świat. Ja się z Wami już pożegnam. Życzę Wam oczywiście miłego dnia. Gdy Wy to oglądacie, przypominam, że my jesteśmy jeszcze na wyjeździe, więc odzywam się do Was oczywiście, jak wrócimy, mam nadzieję, już z takiego vloga, z tego wyjazdu. Tak? Żegnamy się? Tak. To pa, pa, kochani, trzymajcie się.